Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszej książki Przemysława Piotrowskiego, jednego z moich ulubionych autorów, polskich autorów thrillerów. Jego serię Oj Gorze Brudnym myślę, że większość osób zna. Ja nawet, proszę, sprezentowałam sobie, a w zasadzie mąż mi sprezentował koszulkę, tutaj akurat z tomem Sfora. Moją ulubioną, akurat jego książką, to jest Krew z krwi, a teraz jego najnowsza książka Matnia. Jak wypadła na tle innych? O tym za chwilę. Zapraszam na recenzję. Teraz o czym jest Matnia? Matnia, słuchajcie, opowiada o Zuzie, która została oszukana przez swojego partnera. Zostawił ją z długami, no i z ciążą bliźniaczą. Żali się ona swojej przyjaciółce, że jak ona sobie teraz poradzi, i nagle znajduje się książę na białym koniu, można powiedzieć, który chce się nią zaopiekować, nią i tą dwójką bliźniaków, i chce być dla nich ojcem, chce jakby być dla nich pełnoprawnym tym ojcem, chce im zapewnić byt i jak najlepiej się zaopiekować nią i tymi dziećmi. Jej przyjaciółka uważa, że po prostu no, trafiła cudownie w niej. Cały czas po poprzednim związku jakieś pojawiają się takie obawy, aczkolwiek wchodzi całkowicie tak w ten związek, aż tak mocno, że postanawia wyprowadzić się z dużego miasta do rodzinnej wioski swojego ukochanego Marka, przenieść się do takiej wsi, która nazywa się Toporzyce, i tam zamieszkać. Jej narzeczony partner często wyjeżdża w sprawach zawodowych i ona zostaje sama w tym starym domu, gdzie oczywiście każdy dźwięk powoduje u niej dodatkowe lęki, strach. Zuza ma coraz więcej koszmarów, obawia się też o swoje dzieci. No i ten lęk w niej narasta, narasta, narasta. Powiem Wam szczerze, że konstrukcyjnie Matnia dla mnie, tak mi się wydaje, że miała przypominać coś w stylu thrillerów Józefa Kariki, nie wiem, czy ktoś z Was czytał. On tam właśnie buduje takie emocjonalne, znaczy buduje strach poprzez emocje, poprzez nasz gdzieś tam taki paradoksalny wewnętrzny strach, poprzez nasze wewnętrzne gdzieś tam urojenia, fantazje czasami. Jak to wygląda tutaj? Przyznam szczerze, że dla mnie najlepsza była sama końcówka, natomiast pierwsza część no, nie wypadła za dobrze na tle pozostałych książek. Natomiast jeśli dla kogoś to będzie pierwsza książka, po którą sięgnie Przemysława Piotrowskiego, to na pewno może mu się spodobać. Być może ja miałam za duże oczekiwania w stosunku do tej książki. Być może po Krew z krwi, czyli przedostatniej książce Przemysława Piotrowskiego, którą byłam zachwycona, wydawało mi się, że Matnia to w ogóle będzie jeszcze lepsza, no to niestety trochę się zawiodłam. Ale mimo wszystko czekam na więcej od Przemysława Piotrowskiego i mam takie spostrzeżenie, że jeśli autor buduje całą fabułę na męskich bohaterach, tych głównych, to mu to o wiele lepiej wypada i jest to o wiele bardziej autentyczne, niż jeśli główną bohaterką jest kobieta i jeszcze czyta to kobieta, to wypada to słabo. Ale tak jak mówię, ocenę pozostawiam Wam. To jak się zakończy ta rozgrywka,
do czego to prowadzi i czy ten strach Zuzy jest uzasadniony, no to tutaj odsyłam Was już do książki. Tak jak mówię, dla mnie jest to najsłabsza część, raczej najsłabsza książka Przemysława Piotrowskiego, aczkolwiek ma coś w sobie. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam również Was na Instagram, gdzie tam też są jakby na bieżąco większość jakby moich recenzji, które czytam, wszystkich książek, więc tam możecie znaleźć więcej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.